Zróżnicowana jest dziś mapa żniw w Polsce. W pasie Wybrzeża Szczecińskiego i w części Dolnego Śląska deszcze, które uniemożliwiają zbiór zbóż. W innych rejonach na polach duży ruch. Z niepokojem oczekiwana pora żniw na Opolszczyźnie nadeszła w tym roku bardzo późno. Pod znakiem zapytania stoi kalendarz pożniwnych prac agrotechnicznych, optymalnych terminów podorywek, ewentualnych wysiewów poplonów i doboru stanowisk pod siew rzepaku. Duże żniwa na Opolszczyźnie wkroczyły we wstępną fazę. W rolniczych spółdzielniach produkcyjnych skoszono już jęczmień o zimy. Do punktów skupu dostarczono 90% rzepaku. W kombinacie rolnym w Grodkowie rozpoczęto koszenie pszenicy. Ostatnio ustawiczne deszcze powaliły spore ilości zboża. Ludzie pracują bardzo ciężko, średnio 14 do 16 godzin na dobę. Na szczęście nie ma w tym roku kłopotów ze sznurkiem. Starcza też oleju napędowego. Dotychczas nie notowano poważniejszych awarii maszyn żniwnych. Na wielu polach przeprowadza się równocześnie orkę i podorywki. Tegoroczne plony zapowiadają się na Opolszczyźnie bardzo dobrze. Istnieją jednak poważne trudności z przechowywaniem i suszeniem ziarna. Suszarni i magazynów jest na Opolszczyźnie wciąż za mało. Województwo siedleckie, gmina Kołbiel. Żniwa, tak jak w wielu innych rejonach kraju, są tu wyjątkowo trudne. Zmienna pogoda, opady deszczu, a teraz upały. Na wielu polach zboża wyległy. A jak pracują wiejskie służby pomocnicze? Czy w trakcie żniw pracujecie tu w ośrodku w wydłużonym czasie pracy? Nie pracujemy ze względu na to, że mamy bardzo szczupłą obsadę osobową. Na pełnym etacie tylko pracuję ja i dwóch lekarzy na pół etatu. Jak pan redaktor to sobie wyobraża? Mamy 17 wsi, około 9 tysięcy ludzi i w związku z taką szczupłą kadrą nie możemy zapewnić przez cały czas ciągłej opieki. Myślę, że właściwie przed rozpoczęciem żniw powinna być podjęta decyzja celem wspomożenia właśnie naszych szczupłych kadr, oddelegowania lekarzy młodych, lekarzy stażystów specjalizujących się do gminnego ośrodka celem zabezpieczenia opieki zdrowotnej tym ciężko pracującym ludziom w pocie czoła o nasz chleb. Przy żniwach pomagają rolnikom załogi zakładów przemysłowych i członkowie organizacji młodzieżowych. Wieś Kuchary, gmina Stopnica, województwo kieleckie. Pierwsza to ekipa Związku Młodzieży Wiejskiej, którą spotkaliśmy przy społecznych, że tak powiem, żniwach. Chyba nie jedyna. Oczywiście, że tak. Chcę powiedzieć, że wzorem lat ubiegłych, również w tym roku, Kielecka Organizacja Związku Młodzieży Wiejskiej w ramach akcji Każdy Kłos na Wagę Złota pracuje przy zbiorze zbóż. W tej chwili jest to początek tej akcji i zgłoszenia napłynęły z 6 kół. No tutaj o już wykonanych pracach, między innymi z terenu gminy Bieliny, Kazimierza Wielka i Wodzisław. Trzeba i kosą, i wiązałką. Nie da się rady maszyną wszystko. No nie da, wszystko maszyna sama nie zrobi. Od tego są ręce i kosa. No za bardzo powalone jest to zboże w tym roku, a przeważnie żyto. Bo pszenica, z pszenicami będzie lepiej, bo stoi. Na północy kraju, w Koszalińskim i Słupskiem, magazyny zbożowe przedsiębiorstwa przemysłu zbożowo-młynarskiego są dobrze przygotowane do odbioru i suszenia zbóż. W sierpniu oczekuje się dostaw co najmniej 120 tysięcy ton. My byliśmy w Białogardzie. Tu dopiero początek dostaw. Magazyny przyjmują każdego dnia około 800 ton rzepaku, ale już lada dzień do elewatorów trafi żyto, owies i pszenica. A w razie spiętrzenia prac swoją pomoc oferuje wojsko i młodzież zrzeszona w ZSMP. W wielu województwach zorganizowano wiejskie dziecińce i zielone przedszkola. W 40 gminach województwa bydgoskiego miało być czynnych ponad 100 dziecińców żniwnych. We wsi Stopno, gdzie nie ma normalnego przedszkola, do tak zwanego zielonego przedszkola, uczęszcza 40 dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Są to dzieci rolników indywidualnych oraz pracowników SKR-ów i PGR-ów zatrudnionych przy żniwach. Warunki dobre, a zajęcia urozmaicone. Jak się jednak okazuje, w wielu wsiach bydgoskiego dziecińców nie uruchomiono, mimo zapowiedzi. Nie ma bowiem chętnych. Na Rzeszowszczyźnie bazą zielonych przedszkoli są z reguły szkoły gminne. W Medynii Głogowskiej koło Łańcuta zastaliśmy grupę dzieci w wieku od 3 do 6 lat bawiącą się na specjalnie wyposażonym i przygotowanym placu zabaw. Tu pod opieką wychowawczyni od 6.30 do 16.00 maluchy mają czas zajęty, a ich rodzice mogą spokojnie pracować. To zielone przedszkole czynne będzie do końca sierpnia. I to już wszystko w tym wydaniu dziennika. Do widzenia.